Moim drugim gościem jest Krzysztof Mączka, prezes PetStal Łańcut. Witam serdecznie. Witam serdecznie Państwa. No można powiedzieć, po rocznej przerwie w końcu można było zagrać na i powrócić na stadion przy ulicy Trauguta 11. Moment szczególny, bo przed meczem dużo osób ważnych, że tak powiem, tutaj w środowisku piłkarskim wraz z burmistrzem miasta była okazja wręczenia pucharu za awans do czwartej ligi. W ogóle jakie to uczucie wrócić i zagrać na swoim stadionie i w lidze wojewódzkiej? Powiem tak, no po meczu przegranym mogę powiedzieć, że troszkę żal po dzisiejszym meczu, ale ogólnie uczucie na pewno wspaniałe. No zagrać u siebie na stadionie, nowa płyta, nowe oświetlenie, stadion prawie pełny, tak naprawdę no tego żeśmy oczekiwali i nie ukrywam, że no fajne święto, bardzo fajnie się złożyło, że akurat że mieliśmy mecz trzeci u nas, pierwszy z JKS-em Jarosław, czyli drużyną, którą tak naprawdę się przyjaźnimy od kilkudziesięciu, można powiedzieć, lat i sami Państwo widzieli, jaka była atmosfera na meczu i ile osób czekało na ten mecz. Naprawdę, no dzisiejszy mecz pokazał i dzisiejsze zainteresowanie kibiców, że jednak zapotrzebowanie na tą piłkę w naszym rejonie jest i bardzo się cieszę z powodu tak naprawdę dzisiejszej frekwencji, atmosfery i całej otoczki. No niestety z wyniku nie mogę się cieszyć, to jest oczywiste, ale ogólnie jestem zadowolony, że mogliśmy rozpocząć grę w czwartej lidze u nas na stadionie. Sporo zmieniło się na stadionie, zmieniona murawa, zainstalowana automatyczne nawodnienie, zainstalowano nagłośnienie, tak jak widzimy oświetlenie. Dużo rzeczy się zmieniło. Powiem tak, no zawsze żeśmy marzyli o czymś takim, tak? Każdy marzył, żeby zagrać przy światłach, żeby mieć nawadnianie na stadionie, że jednak ta trawa, no możemy mieć nad nią kontrolę, że jak będzie rosła, jak będziemy ją pielęgnować. Dlatego mówię, no marzenia się spełniają i widać, że, no nie ukrywam, wszyscy wiemy, że dzięki panu burmistrzowi i Radzie Miasta i temu, że ogólnie miasto Łańcut nastawione na sport, to się udało też dzięki pozyskaniu pieniędzy z Ministerstwa Sportu i pomocy pana wiceministra Marcina Warchoła, no udało nam się ten projekt zrealizować. Wiem, że pan burmistrz ma jeszcze idące do przodu plany odnośnie naszego obiektu. To nie jest żadna tajemnica, że mamy w planie wybudowanie szatni z trybunami krytymi na 800 osób tutaj od strony, można powiedzieć, boisk bocznych. Wiadomo, no czekamy na jakieś finanse, które się pojawią, że będziemy mogli, znaczy my jak my, miasto, sfinansować tą inwestycję, ale myślę, że no, dzisiaj widzicie Państwo, jak do przodu poszła Stal Łańcut, jak do przodu poszedł w ogóle infrastruktura w Łańcucie sportowa, także myślę, że to jest jakby taki bodziec i takie dla nas napęd, dla mnie, dla zarządu, dla tych chłopaków, którzy ze mną działają i, no i bez nich by tego nie było i dlatego serdecznie dziękujemy, chciałem podziękować z tego miejsca panu burmistrzowi, Radzie Miasta jeszcze raz i panu wiceministrowi za pomoc przy tej realizacji i prosić o więcej. Sportowo też chcecie gonić, sprowadziliście przed sezonem Bartłomieja Makowskiego z Wisłoki Dębica, Patryka Roga, z KS Wiązownica oraz Marcina Dytka z Izolotara Bogufała. To pokazuje, że myślę, że jako Beniamitek chcecie walczyć coś więcej niż utrzymanie. Powiem tak, no po dzisiejszym meczu można powiedzieć, że KS pokazał nam, gdzie jest miejsce w szeregu, także to, co powiedziałem przed sezonem, dla nas miejsce, mówię utrzymanie, nie będę tu mówił w pierwszej szóstce, ósemce, to nie ma znaczenia. Utrzymanie jest najważniejsze. Wiadomo, że te wzmocnienia, które są, pokazują jakość, no bo tak naprawdę Patryk był w trzech meczach, trzy bramki, sami Państwo wiecie, do tego asysty. No niestety z Bartkiem Makowskim mamy sytuację, jaką mamy. Bartek jest naszym zawodnikiem, jest zgłoszony, chodzi na treningi, ale jak wiemy jest też trenerem przygotowania fizycznego w Stalowej Woli, dlatego no mamy takiego pecha, że do tej pory trzy mecze się nakładały na siebie, dlatego no mam nadzieję, że te mecze pomału się jakoś ułożą tak, że Bartek też będzie mógł u nas zagrać i pokazać swoją klasę. No tak jak powiedziałeś, no utrzymanie jest mega ważne, bo w tym sezonie spada 6 drużyn plus to, co z góry. Jarosław na pewno będzie drużyną, która będzie walczyć o awans do czwartej ligi, więc, ale myślę, że z tego meczu pokazaliśmy, że wiele było sytuacji. Na początku faktycznie tutaj wcześniej rozmawiałem z Pawłem Hasem i trochę się śmiał, że może te uroczystości wszystkie trochę zamieszania zrobiły, że szybko stracona ta bramka może spowodowała, choć później była sytuacja idealna na 1-1. Trochę żal tego, prawda? Powiem szczerze, no żal, nie żal, no do przerwy było 0-1, po przerwie wyrównujemy na 1-1. Wydawało się, że, no nie powiem, że mieliśmy inicjatywę, bośmy nie mieli, ten mecz był naprawdę wyrównany. I druga połowa do tej straconej bramki, mieliśmy, można powiedzieć,
może 100% sytuacji nie było, ale próbowaliśmy atakować. Dlatego mówię, no ja nie mam pretensji do chłopaków, naprawdę. Ja zawsze jako prezes powtarzam, że jeżeli chłopcy stawią serce, zdrowie na boisku, w życiu tego słowa nie powiem. Nawet po przegranym meczu 1-3 ja im serdecznie dziękuję, gratuluję, bo naprawdę myślę, że dla tych kibiców, którzy dzisiaj byli na meczu, było fajny mecz, fajne widowisko, w fajnym tempie i tu tak naprawdę... No niuanse zdecydowały, no jedna strata w środku pola, a potem poszła sytuacja na tą drugą bramkę, Paweł Hast, profesor, no co tu będę wiele mówił, no chłopak, który no, grał w wyższych ligach i to widać, no tak naprawdę atak JKS ma chyba najmocniejszy w lidze, także serdecznie im gratuluję, bo to też mówię, no nasi przyjaciele, znam prezesa, znam działaczy, no życzę im awansu, jakby nie patrzeć, bo myślę, że to miasto zasługuje na trzecią ligę i tego im życzę z tego serca. No, w następnej kolejce też ciężki wyjazd do Karpat. Karpaty Krosno też przez wielu fachowców uznawany za też może, nie powiem, że głównego, ale z jednego z kandydatów do też awansu do trzeciej ligi, więc początek mega trudny. No powiem szczerze, jak Państwo wiecie, początek mamy najpierw izolacja, potem wyjazd Orzeł, gdzie udało nam się zwyciężyć. Teraz JKS, kolejny mecz są Karpaty i kolejny 1 września u nas Głogowie Głogów. Czyli można powiedzieć na 5 meczy, 4 drużyny, które chcą walczyć o awans. Także tak jak dla Beniaminka, myślę, że to jest tak z jednej strony bardzo ciężka, z drugiej strony no fajnie się pokazać, bo zobaczymy, gdzie jesteśmy, tak? Karpaty są faworytem, można powiedzieć, od początku, no, przed sezonem, ale jak popatrzymy, 3 mecze i 3 punkty, no myślę, że też znam prezesa Karpat i myślę, że nie jest zadowolony z takiego obrotu sprawy, no bo tak naprawdę, powiem sobie szczerze, no faworyt, który w 3 meczach zdobywa 3 punkty, no i tak naprawdę musi gonić, tak, musi gonić, dlatego też ten mecz będzie bardzo ciężki, bo nie ukrywam, że, no sami Państwo wiecie, po 3 remisach Karpaty zrobią wszystko, żeby wygrać, no nie powiem, że my podchodzimy do tego bardzo spokojnie, jedziemy walczyć, jak widzicie Państwo, w każdym meczu walczymy i tak naprawdę wszystko jest możliwe. To jest piłka i myślę, że jedziemy po zwycięstwo w każdym meczu, a co będzie, to boisko pokaże. Dzięki prezesie za rozmowę, dziękuję wszystkim za dzisiejszy wywiad. Dzięki. Dziękuję serdecznie.